Nie, no fajnie, fajnie. W końcu wróciliśmy do ligowych spotkań, już nie mogliśmy się doczekać. Dzięki, ligarzyk. Nie mogliśmy się doczekać, także bardzo się cieszymy. Wiadomo, że jeszcze jest parę elementów do poprawy. Na pewno trochę za dużo wyrzuconych piłek. Parę razy było tak, że zespół z Legionowa grał 7 na 6, zostawiali pustą bramkę. My gdzieś tam próbowaliśmy za szybko zdobyć tą bramkę, zamiast podbiec parę metrów, żeby po prostu była większa szansa na zdobycie tej bramki. Także tutaj myślę, że mogliśmy ze 3 bramki więcej dorzucić, parę piłek w obronie. No ale myślę, że fajny wynik na rozpoczęcie tej drugiej części sezonu. Na pewno nas to buduje, żeby iść coraz mocniej do przodu i niedługo następne mecze, także bardzo się cieszymy. Chcieliśmy się bardziej postawić drużynie Zabrza. Myślę, że zdecydowała głównie pierwsza połowa. Schodziliśmy do szatni, minus 8 bramek. Ciężko jest to odrobić przy takim zespole w drugiej połowie. Mieliśmy, myślę, takie dobre momenty. Przepraszam, 20 minut drugiej połowy graliśmy, uważam, całkiem nieźle i gdzieś tam zeszliśmy chyba do 5 bramek, ale jeżeli nawet nie wykorzystujemy sytuacji 6 na 4, nie potrafimy zdobyć bramki, no to ciężko tak naprawdę wywieźć jakiś tam sensowny wynik i tyle. No dzisiaj Zabrze pokazało bardzo dobrą piłkę ręczną, niestety nie daliśmy rady i tyle, gratulacje. A my skupiamy się teraz na Tarnowie. Można powiedzieć, że przeciwnik próbował różnych systemów gry w obronie. Byliśmy jakby na to przygotowani. Szkoda tylko, że parę kontr zgubiliśmy na początku. A tak myślę, że dzisiaj bardzo dobrze dysponowany był Damian Przytuła, który właściwie kończył wszystko, co tam złapał. Nie? Może parę razy po długim go tam bramkarz złapał, ale tak, był bardzo skuteczny. No i można powiedzieć, że też pozostali dobrze jakby organizowali taktykę w ataku. Zwłaszcza kiedy już przeciwnika mieliśmy wysoko, no to potem się już spokojnie wynik ułożył. Mówisz, zadecydowała pierwsza połowa, ale w pierwszej połowie były takie momenty, że dopadliście Górnika na 3 trafień. Tak, ale w pierwszej połowie. Tak, ale jakby koniec końców ta pierwsza połowa się kończy 8 bramkami, więc wychodzi gdzieś tam z tyłu głowy, wiesz, że jest 18-10, straciliśmy zdecydowanie za dużo, za mało dorzuciliśmy. Liga Rzewski w bramce robiły fantastyczną robotę i tyle. No w drugiej połowie staraliśmy się gdzieś tam zniwelować ten wynik, niestety się nie udało. Kończy się 11 i tyle. Teraz bardzo intensywny okres, bo tak na dobrą sprawę w ciągu tygodnia Górnik zagra 3 mecze i to 2 bardzo ważne mecze, bo z Głogowem, czyli bezpośrednim rywalem o tą walkę medalową najprawdopodobniej, no i z Rhein-Neckar Löwen. Jak oczekiwanie, jak przygotowania w tym najbliższym czasie? Czy na razie skupienie na Zagłębiu? Tak samo ważne jest Zagłębie u nich, jak i Głogów u nas w domu, bo jakby niedobry wynik w Zagłębiu, to potem wygrana z Głogowem u siebie to jest na równo. Więc musimy być dobrze skoncentrowani do najbliższego meczu, a potem będziemy myśleć dalej. No i jakby Głogów mamy w domu u siebie i potem zaraz za 2 dni już mamy zespół Rhein-Neckar Löwen, który przyjeżdża do nas i to jest jakby święto piłki ręcznej dla nas. I wtedy już myślę, że jeżeli będziemy spokojnie dalej pracować, to już będziemy w pełnym składzie na ten mecz. Zresztą tak samo myślę, jak i na Głogów. To będzie bardzo ważna informacja, bo dzisiaj tam trochę Dima na skrzydle pobiegał, ale to wraca powoli po kontuzji. Taras będzie już, myślę, gotowy i Piotrek w bramce, także myślę, że to trzy istotne postacie w naszym zespole na te mecze i pracujemy tak, żeby było dobrze.